Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam Cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl A jeżeli chciałbyś furę ściągnąć, bo ja kupiłem 911 w Polsce, okazało się, że gdybym to zrobił ze Stanów Zjednoczonych, mógłbym ją mieć o 40% nawet taniej. Także już wszystkie następne auta będę zamawiał na amermyśnikpol.pl Tak samo, jeżeli już masz jakieś autko i lubisz o nie zadbać, wyślij je na all-time detailing do Michała Barańskiego. Polecam z całego serca, gościu jest po prostu 10 na 10, full profesjonalista, jeżeli chodzi o karierę. Detailing. No i kochani, jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidPiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Nie przeszkadzam miłego oglądania. Jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakie odkryłem, tak naprawdę odziedziczyłem je od świętej pamięci, doktora Jerzego Wielkoczyńskiego. Kochani, to są trzy klucze, z którymi wami muszę się podzielić, bo one są po prostu przepotężne. Nauczyłem się ich pod wpływem obserwacji i przebywania z świętej pamięci doktorem. U jego boku mogłem trenować z takimi postaciami jak Jakub Błaszczykowski. To było fenomenalne doświadczenie. I nie zapomnę jak wchodziłem do jego biura, a on miał nie wiem 65 lat, ja miałem 16. I mówi, patrzę tak na doktora, mówię, doktorze, czemu doktor jest taki podekscytowany? On mówi, że zamówiłem książkę ze Stanów Zjednoczonych i już jutro odbieram jej tłumaczenie. Ja w tym momencie tak. Ee, moment. Doktor kupił książkę w Stanach, na własny koszt przetłumaczył, i teraz będzie ją czytał. Ja w życiu nie przeczytałem nic. On ma 65 lat. I nie skumałem tego wtedy. Dla mnie to było nienormalne. Ale wiele lat później zrozumiałem, jakim on był geniuszem. Ciągle się uczył i doskonalił. I to jest pierwszy sekret. Wybitności. Musicie wiedzieć, że możecie się wszystkiego nauczyć. Możecie być każdym, osiągnąć wszystko. Wiedza leży na ulicy, jest w książkach, jest w internecie, jest na szkoleniach, jest na kursach. Wystarczy ją podnieść. Możecie się każdej dowolnej umiejętności nauczyć. Drugi skill, jaki od niego wyniosłem, to zadawanie właściwych pytań, do których mnie cały czas bodźcował Dawid. Porównaj siebie do swój forhand do najlepszych pięciu forhandów na świecie. Znajdź różnicę, co wygląda tego. Rozpisz serwis, jakie czynności są wykonane. I ja cały czas rozkminiałem wszystko. Po prostu analiza na poziomie Einsteina w tenisie ziemnym. I ta umiejętność zadawania pytań, co zrobić, żeby było lepiej, sprawiła, że jestem tutaj dzisiaj, że staję się bezwarunkowo szczęśliwy. I chciałem, żeby się w Was rozbudziło bardzo mocno. Obserwowanie i zadawanie dobrych pytań. Co zrobić, żeby być spełnionym? Kim chciałbym być? Co chciałbym osiągnąć? Jak to zrobić? Jak to zoptymalizować? Im więcej będziecie ze sobą rozmawiać, tym więcej niesamowitych konkluzji, tym więcej niesamowitych rzeczy osiągniecie w przyszłości. Ale na Boga, zadawajcie pytania. Pytajcie, bo ci, co pytają, nie błądzą. I jeżeli sami nie znacie tych odpowiedzi, szukajcie ich w internecie, jesteście w stanie się nauczyć wszystkiego. I trzecia, ostatnia umiejętność to wytrwałość. Tak szanowałem doktora, że jak on mi coś zlecał, to ja wiedziałem, że ja to muszę rozwikłać dany problem jak najszybciej. I to było moje takie, ja czułem taką mega potrzebę, żeby to mu wszystko oddawać ten, bo tak go szanowałem. I to we mnie stworzyło taką, taką skuteczność, że jak jest jakiś problem, to ja go bardzo szybko rozwiążę. I do tego wiem, że mogę się wszystkiego nauczyć, i jak będę zadawał właściwe pytanie, mogę zoptymalizować proces. Także te trzy klucze są po prostu nieprawdopodobne. Wszystkiego się możecie nauczyć. Pamiętajcie o tym, może nie będziecie we wszystkim mistrzem świata, ale nauczyć się możecie wszystkiego na bardzo wysokim poziomie. Bardzo daleko, daleko, daleko ponad przeciętność. Zadawajcie właściwe pytania, żeby nie błądzić w życiu. Nie, nie znacie jakiejś odpowiedzi. Szukajcie w sieci, w książkach i na szkoleniach odpowiedzi. Nie zamiatajcie problemów pod dywan, szukajcie rozwiązań. Ostatnia rzecz to to nie poddawajcie się. Wszystko jesteście w stanie ogarnąć, jak będziecie wytrwali. Nie wygrywają najszybsi. Wygrywają ci, co każdego dnia konsekwentnie idą do przodu. Także nie musicie postawić jednego siedmiomilowego kroku. Ważne, żebyście codziennie stawali się chociaż troszkę doskonalsi i zobaczycie, jak szybko wasze życie się stanie. Po prostu fenomenalne. Otwierają się drzwi do świadomego tworzenia przyszłości, kim bym chciał być, co chciałbym osiągnąć. Wiecie, jak to zrobić, a nawet jak nie wiecie, to się nauczycie, bo nie ma rzeczy niemożliwych. Tego wam życzę z całego serca. Jedziemy z tym. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl.